Jeżeli chodzi o skład anielskiego blasku, to jest jeden z najbardziej złożonych preparatów w naszym sklepie. Tu jest kolagen rybi, tu jest gotukola, tu jest kwas, tu jest Q10, tu jest biotyna, tu jest selen. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Będziemy jechać po kolei. Ale na samej górze mamy hydrolizowany kolagen rybi. Co kolagen takiego fajnego robi? Nasza skóra generalnie produkuje kolagen, ale produkuje go coraz mniej po 25 roku życia. I przy kolagenie, jeżeli chodzi o suplementowanie go, to co jest bardzo ważne, to żeby nie przekraczać takiej wielkości cząsteczki kolagenu. Dlatego tutaj poleca się na przykład kolagen rybi, a nie kolagen świński. Bo ta granica wchłanialności kolagenu z naszego przewodu pokarmowego to około 5000 daltonów. I u nas w anielskim blasku jest ten kolagen rybi. Ta raptowna absorpcja tej cząsteczki będzie możliwa tylko i wyłącznie, jeżeli ta cząsteczka nie będzie za duża, bo po prostu za duża cząsteczka kolagenu nie przeniknie przez układ pokarmowy i nie będzie w stanie się rozejść po naszym organizmie. Kolagen przywraca taką poduszkowatość skóry, czyli jak naciśniesz tutaj na policzek i ta skóra tak odsprężynuje, to właśnie robi kolagen. On sprawia, że po prostu skóra się troszkę wolniej starzeje, to chyba jest najlepsze i najprostsze sformułowanie na ten temat. I tego kolagenu w jednej kapsułce mamy 150 mg. To co jest ciekawe przy kolagenie, bardzo wiele osób o tym mówi, to kolagen powoduje, że jędrność biustu jest lepsza. No pytanie, jak to ma priorytety? Na pewno jest to ważne. Dalej mamy skrzyp polny. Przy skrzypie ważne jest to, żeby brać go z witaminą C i u nas jest ten ekstrakt ze skrzypu polnego i jest też witamina C w składzie ekstraktu i mamy 50 mg witaminy C, mamy 40 mg w jednej cząsteczce. Jeżeli chodzi o skrzyp polny, to jest tak fenomenalna roślina, ale słuchajcie, nikt za bardzo jej o niej głośno nie mówi, dlatego że to jest roślina naturalna i nie można na niej zrobić patentu i dzięki temu nie można na niej zarabiać milionów i nie można mieć monopolu. Skrzyp polny jest fenomenalny na przykład przy gojeniu się ran. W ogóle dziewczyny mi też opowiadały, że na przykład jak było rozcięcie podczas porodu, to przy okładach ze skrzypu później po porodzie ta rana goiła się na przykład dużo, dużo szybciej. Skrzyp oprócz tego hamuje krwawienie, jest wspomagający przy łuszczycy i pomaga na takie cieniutkie tutaj naczynia krwionośne zwane pajęczakami. Oprócz tego, czyli mamy tak, do tej pory kolagen rybi, skrzyp polny. Mamy jeszcze selen w składzie anielskiego blasku. Selen jest o tyle ciekawy, że jest immunostymulatorem. To znaczy, że selen powoduje większą produkcję białych krwinek, a białe krwinki są odpowiedzialne za odporność naszego organizmu. Co jeszcze robi selen? Skraca ryzyko chorób tarczycy, jest fenomenalny, jeżeli chodzi o stymulowanie płodności, czyli przeciwdziała bezpłodności, no ale generalnie selen, słuchajcie, selen jest takim pierwiastkiem, który uważa się, że fajnie go brać, jeżeli chce się podnieść odporność, fajnie go brać w okresie takim jesienno-zimowym. I to wszystko mamy w anielskim blasku. Dalej mamy biotynę. Biotyna, czyli inaczej nazywana witamina B7. Niektórzy nazywają ją witaminą H. Dlaczego? Nie wiem. O biotynie się mówi, że to jest taka witamina piękności, dlatego że ona wpływa na to, żebyśmy mieli mocne paznokcie, żebyśmy mieli mocne włosy, żeby te włosy nie wypadały. Co jeszcze biotyna robi? Biotyna. Z biotyną jest ciekawie, bo jeżeli ktoś ma jej niedobór, to ma takie bardzo charakterystyczne objawy, jak na przykład szerzenie skóry, ogromne problemy z wypadaniem włosów, i złuszczanie się na skórka, naprawdę jak tej biotyny nie ma, to dramat jest. Co my tu jeszcze mamy? Biotyna jest polecana u osób, które mają problemy z gospodarką cukrową, dlatego że ona normalizuje te wahania cukru. Kwas hialuronowy, to większość kobiet powinna wiedzieć, co to jest. Kwas hialuronowy jest szeroko rozpowszechniony jako takie rzeczy właśnie na pazurki, tutaj takie maleńkie zmarszczki wokół oczu. Kwas hialuronowy to jest właśnie to, co się wstrzykuje w różne miejsca. I teraz bardzo ważne jest to, żeby rozróżniać kwas hialuronowy na dwie kategorie. Jeden to jest usieciowiony, a drugi jest nieusieciowiony. I ten nieusieciowiony bardzo dobrze nawilża, a ten usieciowiony właśnie jest używany do takich najróżniejszych delikatnych operacji kosmetycznych. Jeżeli chodzi o ten kwas, to jest, musicie to wyobrazić sobie, taki związek organiczny z węgla, to jest biopolimer i on wiąże wodę. Jeżeli faktycznie jest nieusieciowiony, to on jest w stanie związać wodę i dzięki temu
fenomenalnie nawilża, tak? Bo zatrzymuje tą wodę u nas na troszeczkę dłużej przy takim powierzchniowym stosowaniu. Do czego jest jeszcze on używany? Na przykład do odmładzania dłoni, czyli nie tylko twarz, nie tylko jakieś różne operacje, ale też na przykład odmładzanie dłoni. Co jest też ciekawe, niektórzy wstrzykują go do skóry głowy i sprawiają dzięki temu, że te cebulki są zdrowsze, że te włosy są zdrowsze i lepiej wyglądają. To chyba jest, jakby, jeżeli chodzi o ten kwas, to chyba najszybszy takie, taki komentarz, taka refleksja na jego temu, to związana z tym kwasem, to jest takie, że on służy kobietom po to, żeby wyglądały piękniej, lepiej i idealniej. O witaminie C nie będę bardzo dużo mówić, bo to jest tak popularny związek, że chyba wszyscy o tym wiecie. Jeszcze sprawdzimy, ile tego kwasu jest u nas w preparacie. 40 mg w jednej kapsułce. Czyli całkiem konkretnie. Oprócz tego w anielskim blasku, tutaj, mamy coś takiego, co się nazywa rdes japoński. I jak słyszycie rdes japoński, to od razu powinno Wam zadzwonić: o, bolerioza! Rdes japoński jest fenomenalny. To jest w ogóle bardzo ciekawa roślina. Ona rośnie na taką wielką, krzaczastą, jest bardzo inwazyjna w ogrodach. Używa się jej korzeń i łodyżek. Te łodyżki są takie bambusowate, ale też liście. Liście też można zaparzać. I ona faktycznie niweluje objawy neuroboleriozy. Więc rdes japoński jest i w protokole Buchnera, jest ziołem, o którym warto posłuchać, albo warto się dowiedzieć więcej na jego temat. Już patrzę, co tu mamy napisane. Rdes japoński jest też polecany przy objawach menopauzy, dlatego że on wzmaga produkcję estrogenów i dzięki temu kobiety w tym okresie będą się czuły lepiej. Wspomaga detoksykację, wydzielanie moczu, obniża gorączkę i przyspiesza regenerację się tkanek. Słuchajcie, to jest rdes. Mamy też adaptogen w składzie naszego anielskiego blasku. Adaptogeny to są takie substancje, które zarządzają troszeczkę stresem w naszym organizmie. To znaczy, że są w stanie wiązać kortyzol, który jest takim hormonem właśnie stresowym i dzięki temu, jeżeli na przykład nie potrzebujemy być tacy pobudzeni, tacy aktywni, to ten poziom kortyzolu się zmniejsza i ten gotu-kola właśnie takim adaptogenem jest. Dlaczego gotu-kole w ogóle warto stosować? Tak? Powiedziałabym, obok innych adaptogenów. Dlatego, że on też gotu-kola fenomenalnie wzmacnia zdolności intelektualne i pracę mózgu. I na przykład poleca się to zioło osobom, które uczą się do jakichś ważnych egzaminów, do matury, które mają problemy z koncentracją. Gotu-kola działa też przeciwdepresyjnie i wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych. Fenomenalny jest też przy zapaleniu stawów, w ogóle przy jakichkolwiek problemach ze stawami czy reumatoidalnym zapaleniu stawów gotu-kola jest polecana. Reguluje oś pod wzgórze przysadka nadnercza, wiąże kortyzol, to Wam powiedziałam. Tada! Słuchajcie, został nam Q10, ostatni produkt. Q10 mamy 15 mg w jednej kapsułce. W Q10 to jest może troszeczkę bardziej, wejdziemy w chemiczne aspekty. Q10 przynosi elektrony w łańcuchu oddechowym, to znaczy, że wspomaga produkcję energii na poziomie komórkowym w naszym organizmie. I faktycznie to się przekłada na samopoczucie, na to, że my się czujemy lepiej, że my się czujemy bardziej energetycznie, że komórki są dobrze dożywione, że komórki są dobrze doenergetyzowane. Dzięki temu jesteśmy mniej zmęczeni i teraz uwaga, Q10 nasz organizm sam wytwarza, ale osoby, które na przykład brały kiedykolwiek statyny albo biorą statyny, już mają to wytwarzanie Q10 obniżone i zdecydowanie powinny go suplementować.